1 sierpnia zorganizowaliśmy imprezę łączącą różne oblicza dźwięku i ruchu. Rozpoczęliśmy wcześniej, bo już od godziny 10 podczas warsztatów w Strefie Kultury powstawała tak zwana pocztówka dźwiękowa miejsca. Zajmujemy się dźwiękami, dźwiękami otoczenia, ale też dźwiękami, które sami wydajemy i dotyczą one też takiego ciekawego zagadnienia, które określa się akustyczną ekologią czy krajobrazem akustycznym, czyli praktyką słuchania i rozumienia dźwięków, które nas otaczają. Od 13 rozpoczęliśmy działania plenerowe na terenie targowiska oraz w parku przed Centrum Edukacyjno-Multimedialnym. Odbyły się pokazy taneczne grawitacji, maestro, ballet dance, hamsy, a także warsztaty tańca brzucha z Karoliną Gierulą. Pandemia trochę powstrzymała nas przed występami w Piasecznie. Po półtora roku przerwy znowu udało nam się zatańczyć tu i cieszy nas to niezmiernie. W nowym miejscu, fajnym miejscu, bo dużym, przestrzennym. Mam nadzieję, że się przyjmie i sporo imprez kulturalnych tutaj się pojawi. W czasie pandemii nasi tancerze mieli okazję praktycznie tylko tańczyć w czasie turniei. Zdobywaliśmy medale na imprezach i ogólnopolskich, i międzynarodowych, bo one odbywały się. W różnej formie online też. W tej chwili zaczynamy wyjeżdżać za granicę, pierwszy turniej we wrześniu, więc tu mieliśmy lekki przedsmak i próbę parkietu przed Mistrzostwami Świata w hip-hopie. Innowacyjność i kreatywność i nastawienie na różnorodność, na indywidualną ekspresję z dużym szacunkiem do tradycji, do kultur, z których nasze techniki się wywodzą, do celebrowania i kontynuowania tej wiedzy, którą bardzo wiele osób w tych kulturach kultywowało przed nami. Także staramy się połączyć duży szacunek do tradycji z takim świeżym spojrzeniem i własną innowacyjną wersją tego, co robimy. Kochani, a co mieliśmy okazję przeżyć tutaj pod względem warsztatów? Kochani, już Wam mówię, mieliśmy warsztaty bębniarskie, mieliśmy beatbox, odbywały się animacje dźwiękowo-ruchowe, był również teatr fizyczny i strefa uczestnika ze wspólnym śpiewaniem, a wieczorem mieliśmy okazję potańczyć na Silent Disco. Silent Disco to dyskoteka, na której muzyka nie gra z głośników, ale na bezprzewodowych słuchawkach, które odbierają trzy kanały muzyczne. Na przykład dzisiaj gramy TikTok Hits, hity polskie i hity zagraniczne. Wieczorem odbył się koncert zespołu Lavia. Udało się nam zrealizować tak zróżnicowany program, tym bardziej, że impreza nałożyła się z 5. urodzinami Strefy Kultury. Zapraszamy na nasze stałe zajęcia, warsztaty i wydarzenia. Śledźcie nas na kulturalni.pl. Będziecie z nami! Thank you.